Po naszej prawej mamy przygotowane 20 McFlurry z McDonalda. Za kamerą natomiast mamy Martę, która przygotowała dla nas 10 pytań. I jeżeli źle odpowiemy na jakieś pytanie, będziemy musieli jeść McFlurry. Co za tym idzie, będzie grubo. Przynajmniej dla naszych brzuszków. W sensie nasze brzuszki będą grube, jeżeli nie odpowiemy na żadne pytanie. Zamieszałem trochę. Zamieszałeś, ale każdy wie, o co chodzi, bo już były takie odcinki na tym kanale. Jeżeli subskrybujecie kanał, to wiecie, o co chodzi. A jeżeli nie subskrybujecie, to koniecznie go zasubskrybujcie. Co ty? Weź to schowaj. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. 50%. Tak, Oli też. 50% z was dalej tego kanału nie subskrybuje. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu. Jeden lajk to jeden McFlurry. Jeden McFlurry. I możecie dać znać w komentarzu, co mamy jeść w kolejnych odcinkach z tej serii. O, dokładnie. Poprosimy o pytanie. Który budynek w Trójmieście jest wyższy? Olivia Stark czy Sea Towers? Proste to jest. Proste? Oczywiście. Te budynki macie teraz na ekranie. Nie no, wydaje mi się, że to jest proste, że Sea Towers jest najwyższym budynkiem. Chociaż Sea Towers jest najwyższym budynkiem mieszkalnym. Mi się wydaje, że Olivia Star. Ona ma rację. Olivia Star, no. Niecałe 40 metrów. Sea Towers było najwyższe i potem właśnie powstała Olivia Star. My tak, tylko Sea Towers dalej jest najwyższym budynkiem mieszkalnym. No dobra, mam pierwsze McFlurry z M&M'sem czekoladowe. Smacznego. Dziękuję. W międzyczasie, jak ja będę jadł, oczywiście odpowiadamy na kolejne pytanka. Ile gwiazd znajduje się na fladze Unii Europejskiej? Mamy jakiś margines błędu? Macie dwa, no. Dwa. No, dwie gwiazdki, możecie pominąć. Mogę sobie rozrysować, czemu nie? Będziesz rysował gwiazdki? Niewiele mi to daje. Ja narysowałem, widzę, ale to nie ma sensu, to mi nic nie pomogło. Czekaj, weź sobie policzę. Dobra, to są jakieś kraje, to są te gwiazdki, tak, znaczą to, kraje, 100%. To nie są kraje, które były jako pierwsze. Jako pierwsze, no, ja obstawię tak, taką... Mi się wydaje, że tak było. Ja strzeliłam 11. Ja 13. To oboje trafiliście, bo... 12? 12. 12 jest, tak podejrzewałem. Tak właśnie mi się skojarzyło około 11. Ile subskrypcji brakuje do miliona u Pawła na kanale? No przecież on to wie. Na dzień wczorajszy, na wieczór 22, 23. Nie wiem, wiem... tak sprawdzałam. Na dany moment wiem. Nie, bo co sekundę sprawdzam. Ja jestem teraz uzależniony, bo widzowie tak szaleją z tymi subskrypcjami, że ja patrzę. Ej, no ja nie będę tego wiedziała. A mamy tutaj jakiś margines błędu? Nie no, do 1000 zaokrąglej. A skąd ja mam wiedzieć, czy to ma być 32 czy 31? No musi być no do 1000 błędu. Ja nie sprawdzam tego, ja sprawdzam u mnie. No dobra, to zróbmy tak, kto będzie bliżej, wygrywa. No nie no, bo ty będziesz co do jednej osoby. To nie jest tak, ja też chcę mieć jakąś szansę, żeby nie jeść McFlurry. 2000. Dobra. W sensie 2000 marginesu błędu, nie? 52. Brakuje 50 tysięcy równo. Dokładnie. Tak? Tak, jest. Czyli 950. Zaliczyłam! Dobrze było! Serio 50 już? Jak ja ostatnio sprawdzałam, to było 946. Ej, spoko, jeszcze nic nie jadą. Mega fajny ten odcinek. Jaki kolor tła mają zazwyczaj znaki nakazu w Polsce? Nakazów? Nakazów, no. Nie, no, łatwe to jest. Jaki masz? Niebieski. Niebieski. Gratuluję. Musiałem przeanalizować. Tak, nie no, bo zawsze jest jakiś nakaz skrętu w prawo, to jest zawsze niebieski. Tak, ja też to często jest w galeriach, tak, na parkingach, dlatego pamiętam. Stolicą Stanów Zjednoczonych Ameryki jest... W sensie miasto. Tak. Bez kitu, Stanów, to łatwe dałaś. To jest podchwytliwe, kochanie. Nie, ja wiem chyba jak jest, ale... Dobra. Podpowiem ci, zawsze chciałaś tam pojechać. Zawsze chciałam tam pojechać? No, chcemy tam wspólnie jechać. No dobra, no strzelam. Washington. Los Angeles. Dobrze. Ej, dobrze nam idzie. No, to akurat było łatwe, bo można było się domyślić, nie? Jak będzie tak dobrze nam szło, to najwyżej dodacie nam pytanie, jeszcze z dwa, no, dodatkowe. Ile odcinków z makijażami jest na kanale? O ja pierdzielę. Uuu, tego ja nawet chyba nie będę widziała. Odcinków makijażowych. Ja muszę wypisać wszystkie. Teraz będzie wypisywać. No poczekaj, ja przeanalizuję, ja je nagrywałem widzowie, także mniej więcej wiem. O ile możemy się pomylić? O dwa. Dobra, ja se strzelę po prostu, bo za dużo tego było. 6, 7, 10. Dobrze? Tak. Równo 10? Idealnie? A ja strzeliłem, to totalny strzał, na pewno 12. A ja wypisywałam. Wypisywałaś? No. Pamiętałaś wszystkie filmy? To akurat są odcinki, które nie klikają się tak mocno, ale są dla mnie bardzo przyjemne, więc ja pamiętam wszystkie. Okej. Okay. Jakby ktoś się mnie zapytał, ile razy jadłem wielką miskę czegokolwiek, to bym nie powiedział. Jakbym miała wypisywać sobie, to bym pamiętała większość też. Ja bym zapomniał o połowie pewnie. Ile kart liczy standardowa talia karciana? To jest do obliczenia. O ile możemy się pomylić? To dobrze wam idzie, o nic. O nic? Dobra. Standardowa talia kart zawiera jokery, czy nie? Bez. No to już dam odpowiedź. 58? 52. Tak? Tak, 52 dokładnie. A czemu nie 58? No bo masz od dwójki do dziesiątki, to jest 9 kart. Nie ma jedynki? Nie ma jedynki. A, okej. Okay. Znaczy dobrym być z matmy. Nie, to nie jest, że dobrym z matmy. Ja tak nie grałam nigdy mocno w karty i nie pamiętałam, jakie w ogóle są karty w kartach. Ale nie, serio, nie, jedynka? No, wydawało mi się, że jest jedynka. No, okay. Sorry, no.
Karmelowy. Smacznego. Bartek z Martą w tle zmieniają nam w tym momencie pytania. Stwierdzili, że mamy za łatwo. Teraz nie odpowiemy na nic, 100%. Dobrze, poprosimy o pytanie. Ile niepodległych państw jest w Ameryce Łacińskiej? No przecież co to jest za pytanie, no? On nie może robić pytań, bo za dużo geogesera teraz ogląda. Cofnijmy, Marta, jakie miałeś pytanie, bo ty na pewno takiego nie wymyśliłaś. Takie miała pytanie Marta? No Paulinka, proste. No dobra, Południowa Ameryka. Co my tam mamy? Brazylię. No co mamy? Brazylię mamy. Co mamy? Znaczy niepodległość, czyli bez żadnych tam wysp należących tam do Portugalii, Stanów Zjednoczonych i tak dalej, nie? Okej. Niepodległe państwa. Dobra, to tam jest tego mało. Bo nie liczysz Ameryki Środkowej tak zwanej, nie? Bo tam jest ten Kuba i te różne takie tam. Jest ten Kuba? Kuba tam sobie chilluje bombę. Tam jest ten Kuba. Od samej granicy ze Stanami. Od samej granicy ze Stanami? Ameryka Łacińska. Okej, okay, to już jest cięższe. Margines błędu jaki? No możemy dać 6. 6. Dużo. Nie, właśnie to jest podchwytliwe, nie jest ich dużo. A co ty liczysz? No myślę, poczekaj, mam jeden póki co policzony. Co Brazylię. Ty liczysz? Jak ty nawet nie wiesz, jakie to są kraje? Nieprawda, wiem. Jakie? No nie będę ci mówił. Nie, no bo ja wiem, ja chodzę na hiszpański. Meksyk. Mhm. Chile. Mhm. Kuba. Mhm. Argentyna. Mhm. Portugalia. Nie Portugalia, tylko ten. No. Ten tam. Z tamtym. Dobra, no ja obstawiam. Ja też. 8. 12. Ile? 34. 34? Jest dużo. Masz jeszcze przez te wyspy, Republika Dominikalny, Haiti, Kuba. A, tam jest pełno. Faktycznie. Tam jest ich pełno. No, to tak to by było, widzowie. Dziękuję ślicznie. Mam truskawkę i M&M'sy. Na jakim kontynencie leżą Maldiwy? Ty nie wiesz? No na południu gdzieś tam, na środku oceanu, to one nie należą do kontynentu. Nie żartuję, jak kociołkuję tu oczywiście. Azja, nie? Do Azji. Brawo. No a do czego miał? Do Australii? No nie no, do Azji, no ja wiedziałem, przecież ja żartowałem. Prosimy kolejne. Który ocean jest największy na świecie? Ale to pytanie już było. Było. Pisaliśmy to. Ja dobrze odpowiedziałam, a ty mnie okłamałeś. Bartek nas kiedyś na pytanie zadawał. Tak, ja dobrze odpowiedziałam, a nie pamiętam, czy co odpowiedziałam. Chodziło o to, że są dwie nazwy na jeden ocean po prostu. No tak, no, ja nie napisałam spokojny? No właśnie spokojny albo atlantycki, ja nigdy nie wiem. Czy to jest ten sam w końcu? Ona zgadła. Atlantyk to jest też chyba ocean spokojny. Pacyfik. Pacyfik. Czyli atlantycki to jest inny. Poszło, nie? A to już koniec? To już było 10 pytań? No to dawajcie jeszcze dwa gratisowe. Na czym polega el con canto? To jest sport. El con canto. El con canto? El con canto. Łatwo się domyślić, z jakiego rejonu świata jest ta nazwa, nie? Z Afryki. A gdzie jest sport? Tak. Obstawiam, że oboje nie znacie nazwy, więc musicie pisać może się w dwóch słowach, trzech po prostu w jednym zdaniu, ewentualnie opisać, na czym ten sport polega. Ja zacznę. El con canto to jest taki sport z dziedziny sportów ekstremalnych. A można chociaż podpowiedzieć, z jakiego to jest rejonu? Żebyśmy jakkolwiek się mogli... Z Finlandii. Z Finlandii, okej, to się zgadza, to się zgadza. Moja teoria. Sport ekstremalny, w którym musisz się wspinać na górę za pomocą kantów. Okej. Ja myślałam, że to jest jakiś Ameryki Łacińskiej, że canto, że będzie od cantar, że będzie od śpiewania, że z czymś się śpiewa. Że wiesz, że robisz jakiś sport ekstremalny i śpiewasz. Ale, że to się z innego państwa wywodzi, to ja bym powiedziała, że to jest zjeżdżanie z góry. Na kancie. W takim autku takim, zjeżdżasz z góry. Chodzi ci o bobsleja. Tak. No nie wiem, co to może być, co tam wiedzieć? A on był bliżej. Serio, byłem bliżej? Bo faktycznie jest to sport ekstremalny, faktycznie trzeba się wspinać, ale to są wyścigi z babą na plecach. Ale zobacz, jak byłem blisko. No bo Finlandia, nie? Dlatego mi się skojarzyło, tam wysoko jest, w sensie góry są wszędzie. No to co? Po jednym, jeszcze dwa musimy zjeść. A mogę zjeść pół, bo tak w połowie odpowiedziałem na pytanie. Nie. Kolejne zjedzone. Idę po trzecie. Wziąłem teraz Lajona z tym, z lodami czekoladowymi dla odmiany. Jako, że mamy McFlurry z McDonalda, to pytanie dotyczące McDonalda. Który produkt jest najlepiej i najczęściej sprzedawany w restauracji McDonalda? Ale pojedynczy produkt, czy na przykład zestaw jakiś się sprzedaje najbardziej? Nie bierzmy na przykład... pojedynczy produkt, nie bierzemy pod uwagę czegoś jak sos, czy... Czy frytki. No bo frytki to jest podstawowy dodatek do każdego zestawu. Coś, co możesz kupić osobno generalnie. To jest ciężkie. No, to będą to z któryś z trzech produktów. Ja chyba daję tak. No właśnie też się na tym zastanawiam. No to jest totalny strzał, Imo. Ja dałem cheeseburger.
Dałam frytę. Frytki, no, tak podejrzewałem. Ogólnie moim zdaniem frytki z maka to są najlepsze frytki z jakichś takich właśnie fast foodowni. I dużo osób po prostu idzie sobie po frytki. Mi zostały raz, dwa, trzy McFlary, 2,5, a tobie zostało 1,5. No. Co, siedzimy, jemy, nie? Aha. Zjedzone. Skończyłam. Nie zjem więcej McFlary. Dzięki tym filmom nie chodzimy totalnie na przykład do McDonalda poza filmami. Skończone kolejne. Zostało mi jeszcze jedno. A mi jeszcze... pół. Zjemy to po obiedzie. I dogramy dla widza, że jemy po obiedzie. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Więc zapraszam na nasze Instagramy. Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa. Cześć. Zjedliśmy to McFlary po obiedzie, ale niestety zapomniałem wam dograć. I teraz generalnie mamy 2:30. Minął tydzień, od kiedy nagrywaliśmy ten film. No i w ramach rekompensaty chciałem zjeść dla was McFlary w tym momencie, ale niestety widzowie... McFlary, które zostało z odcinka, wygląda tak. Jest kamieniem. Oj, tak nie miało to wyglądać. No, jest twardy, no widać, no. Musicie mi zaufać, że je zjedliśmy, ale w rekompensatę mogę wam pokazać Maxa tam w tle, o, proszę. Niedługo będą ciekawe filmy z Maxem. To taki leak na koniec. Także subskrybujcie, pa, pa.